Dobra, myślę, że jeszcze jeden krótki odcineczek mógłbym sobie nagrać. I za 4 tury. Ciągle, moi drodzy, mi wrzuca info o tych nadwyżkach ludności. Klan Mors jest tak samo silny jak my. Nieźle, więc jak na razie niestety nie pobiję się ze Skavenami, bo Skaveny są silne. Ale z tymi ludkami, owszem. Ciekaw jestem, co zrobią. Albo im tura już minęła i po prostu się wystawili mi na pustyni. A nie. Sir John Tyrell trafił to w tryb martwi i spieprz. Dobra, zbieramy, moi drodzy, urny kanopskie. Attend your king, slaves. You dare? I deign to move. Zbieramy, moi drodzy, urny kanopskie, więc... Dobra, tu dzielnica katakumb ukończona. Dobra, 3 naruszenia granic, mam to gdzieś, bo i tak was zamierzam podbić. Tu to ulepszamy na najwyższy poziom. Bo tutaj jest możliwość ulepszenia portu. I ty uciekłeś tu. Widzę, wy macie sporo armii. Do you know who I am? Ale to są armie chłopskie, więc... Valiant Lord. Śmieć, śmieć. Dużo śmieci. Dobra, tu bym postawił budyneczek do zadowolenia. Bo zadowolenie mi zaczyna spadać. Owszem, macie niby dużo woja. We have met before. Al-Haik niby jest zabezpieczone. Ale tak naprawdę jakość tego wojska jest śmieciowa. Nie macie czym zabić meryjskiego sfinksa bojowego. I ogólnie rzecz ujmując, w wypadku bezpośredniego starcia zostalibyście rozjechani przeze mnie. Brutalnie wydymani. A niedługo nadejdzie starcie pomiędzy naszymi frakcjami. Dobra. Tobie dałbym uziemienie teraz. King of Kings. I Setra. Rycerze Origo i rycerze Płomienia się na nas wkuwą. Dobra, złów go. Dobra, kolejne zadanie masz do wykonania. 17 poziom. Co by ci tu dać? Inkantacja prawowitego gniewu Ptry. I alone shall restore Nehekara.
the day of awakening comes. Dobra. Mighty am I. Wy się wyregenerujecie w turę, wy się wyregenerujecie w turę. My I alone shall restore Nehehara. Co tu mamy? Mamy tutaj sól, 10 beczek. Dobra, napotkano frakcję rycerze płomienia. I to bym, moi drodzy, chciał bardzo zabezpieczyć. Tu budujemy to na trzeci poziom. I za dwie tury będziemy mieli, moi drodzy, możliwość werbunku kolejnej armii. My glory. Dobra. Zdobędziemy jeszcze Fyrus i zaraz zakończymy odcinek, moi drodzy. Ten będzie nieco krótszy, bo moje gardło musi odpoczywać. Okej, gdzieś sobie pola z tą armią. Co za... To za bałwan. No patrzcie w państwo, co za bałwan. Bałwan przez duże B, moi drodzy. No chyba we wiewe Fyrus jest nie do obrony. Absolutely not. Citra does not serve. Make way! Submit to your king! Dobra. I atakujemy, moi drodzy, trzema armiami. Entomb them! King of battle! Suck it for Citra! Greatest! Dobra. Burza nekromancji, ten dostanie straty od wyczerpania. Dobra, ty masz 20 poziom, więc wrzuciłbym ci urnę kanopską, tak szczerze. Bo będziesz mi produkował urny kanopskie, a to mi się przyda. Victory! Yes! Tutaj Arun Migdal, garnizon na trzeci poziom, poproszę. Victory! Yes! Folly! Widzę, że mocno został zepchnięty ten Arkan. A to ci heca. Dobra, widzę, że atakuje, bo nie ma innego wyboru. Daj mi urny kanopskie.
Dobra, mądrość trzeciej dynastii odkryta. Mamy dużo kasy, żeby się rozwinąć. Tylko pytanie, gdzie i co? Tu port i tutaj też zabezpieczenie portu, żeby mi nie podbili. Bow before your king. Cetra dostanie w mobilność. Obrona w zwarciu i prędkość, dobra. Ty dostaniesz, ty będziesz mi generował dwie rundy kanopskie na turę. My dynasty reigns supreme. Ty też dostaniesz. Albo nie, dostaniesz kości wysuszone w słońcu, później ci dam urny kanopskie. Tomb King. The king moves. Great king. Dobra. Teraz dawaj mi, moi drodzy lorda, mistrz ceremonii, brak skawienia, siła. Albo wytrwałość. Moi drodzy, tego z wytrwałością wezmę. Od razu wrzucam ci wędrowca. Wbijam do Alhaik. I co? I mogę zwerbować naprawdę porządne siły. Co prawda troszkę czasu ci to zajmie. Bo werbuję w przyjacielu z limitu globalnego. O. Repens Velayones gdzieś się nam moje oddziały zasadziła. Ale Repens de Lyonnais ma tylko jedną prowincję. Choć i przyszli rycerze płomienia. Dobra. Defender of the weak. Servants. Spróbuj za. King demands. Zaatakować. The Jar calls. The king moves. Spróbujmy tutaj zagrodzić drogę. Be done. Dobra, gdzie nadwyżka ludności? Południowa.
pustynia Arabii i na wybrzeżu Arabii. Dobra, oddajmy turę i zobaczymy, co zrobią. Ta się wycofa, a ten? Rycerze płomienia też się wycofają. Ale to mi przypomina, moi drodzy... Kilka kości, kilka trupów. Sitra is close. Moving. Ale to mi przypomina, moi drodzy, tą akcję z tym. Nehekara rises from the sands. Address me as your highness. Priest king of greatest dynasty. Dobra, pytanie, czy jakbym cię ruszył? Ty miałbyś szansę ich docisnąć? Nie miałbyś szans. Dobra, gdzie możemy coś postawić fajnego? Gorgazan możemy rozbudować. Gorgazan akurat rozbuduje, też rozbuduje to, więcej oddziałów gnilców, zawsze spoko. Tak, mamy 4300 dochodu, więc to jest bardzo spoko ilość. Dobra, oddam jeszcze jedną turę i kończymy. Bo chcę po prostu zobaczyć, co te ziutki zrobią. Kontroferta. Zapłacicie mi, ale dużo więcej. Żądaj daniny. 3000, nie 300. Rise, my legions! Rise! Hej, jak ona mi to wyminęła? Jak ona tu mnie wyminęła? Moje oddziały, tak po prostu i mi splądrowała Fyrus na wybrzeżu Arabii. O, ci zerwali pakt do nieagresji. Co oznacza, że będą następni w kolejce. W kolejce, dobra, rozbuduj. Miasta. Tomb King of Nehekara. Fyrus na razie nie będę naprawiał. Land of the Dead. Immortality and power. Dobra, tutaj za turę będziesz miał dość dużo porządnych oddziałów, to takich naprawdę porządnych, a za 3 tury będziesz gotów do tego. Setrę bym... Submit to your king. Submit. Attend your king, slaves.
Setrę bym postawił tutaj, żeby nie mogła się wycofać. Przy okazji... Setra jest desiccated. Wymieniłbym jeden z oddziałów łuczników, takich mniej doświadczonych. Eternal King. Na ten oddział, który będzie dostępny za turę.